Siódma, dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pod koniec sierpnia mamy się dowiedzieć, jaka będzie decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W grę wchodzi nawet utrata 75% subwencji. Politycy obozu rządzącego są zaangażowani w tę sprawę. Jak pan ocenia to zaangażowanie? To jest presja czy nie? Zaangażowanie to taki eufemizm. Politycy Platformy Obywatelskiej wywierają olbrzymią presję na PKW. Gdyby coś takiego działo się w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało większość w parlamencie, byłby krzyk na całą Europę, że niezależne organy państwa są naciskane, są poddawane presji przez polityków. Dzisiaj jest to przemilczane praktycznie przez wszystkich. Jedynie komentują to, można powiedzieć, tylko osoby związane ze środowiskiem centroprawicy. Natomiast jest to oczywiście bardzo silna presja. Do tej pory taka sytuacja w historii nie miała miejsca. No i mam nadzieję, że PKW nie ugnie się przed tymi naciskami i podejmie sprawiedliwą decyzję. Słyszymy, że jakaś kara będzie raczej nie drakońska, chociaż wczoraj dziennikarze programu 19.30 mówią, że to sprawozdanie będzie odrzucone. Czy wierzy pan w członków Prawa i Sprawiedliwości, że gdyby było trzeba, to ze składek sfinansowaliby działalność partii? Wie pani, to wszystko pytanie, to pytanie jest takie, jaką działalność, dlatego że przecież można prowadzić działalność bez jakichś dużych wydatków, ale również też nie ma co się oszukiwać, jeśli mówimy o kampaniach wyborczych, jeśli mówimy o działalności ogólnopolskiej zakrojonej na szeroką skalę, to w dzisiejszych czasach partie ponoszą bardzo duże wydatki i odtworzenie takiego funduszu 1:1, gdyby miało nastąpić, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Natomiast oczywiście jestem przekonany, że jeśli doszłoby do sytuacji, do której mam nadzieję nie dojdzie, to członkowie Prawa i Sprawiedliwości będą angażować się i będą partycypować w działaniach partii. Każdy zgodnie z własnymi możliwościami. Dla jednego to będzie poświęcenie większej ilości czasu, dla innego oskładkowanie się, ale zakładam, że nasze środowisko, środowisko centroprawicy będzie, gdyby do takiej sytuacji doszło, do której mam nadzieję, że nie dojdzie, będzie na pewno potrafiło się w niej odnaleźć. A może brakuje konkretnego prawa, co jest promocją działań rządu, a co promocją konkretnej partii i kandydatów, którzy są jednocześnie członkami rządu? Wie pani, ja jestem przeciwnikiem nadmiernej regulacji. Mam wrażenie, że dzisiaj mamy problem i w Polsce, i w ogóle w Europie z przeregulowaniem raczej. Nie wszystkie dziedziny życia precyzyjnie da się opisać prawem. Zresztą to też nie byłoby z różnych względów najlepsze, gdybyśmy chcieli tak precyzyjnie wszystko uregulować, co zresztą, jak powiedziałem na początku, jest raczej niemożliwe. Myślę, że tutaj do tej pory tego typu sytuacji nie było. W tej chwili mamy ją i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? No, dla mnie odpowiedź jest dosyć oczywista. Donald Tusk widzi, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej nie jest jakieś olbrzymie, nie ma żadnych merytorycznych, ciekawych propozycji, które mógłby przedstawić Polakom. No więc w tej sytuacji, w walce politycznej, którą on toczy, pozostaje jedno wyjście. Tym wyjściem jest zniszczenie adwersarza politycznego Prawa i Sprawiedliwości. No a jak można zniszczyć takie środowisko polityczne? Pozbawiając dotacji, pozbawiając czy eliminując część polityków z życia publicznego, w czym pomaga mu dzisiaj minister sprawiedliwości. I tych metod niestety Donald Tusk i jego środowisko polityczne dzisiaj używa. Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski napisał, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość straciłoby pieniądze decyzją PKW, to może być może to będzie szansa dla chociażby Mateusza Morawieckiego jako kandydata na wyborach prezydenckich, bo jest on znany, więc nie trzeba go tutaj mocno jakoś promować. Pańskim zdaniem Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem na prezydenta? No był pan jednym z jego najbliższych współpracowników w rządzie. To przedziwny w ogóle sposób rozumowania, muszę powiedzieć, ten, który pani zacytowała. Natomiast jeśli pani pyta o kandydaturę
premiera Mateusza Morawieckiego, to ja oczywiście już to mówiłem i mogę powtórzyć, uważam, że to jest absolutnie dobry kandydat w wyścigu prezydenckim, ma olbrzymie doświadczenie, cieszy się cały czas bardzo dużym zaufaniem pomimo ataków, które są wymierzane w niego od miesięcy, bardzo brutalnych. Jest politykiem, który ma taką holistyczną wizję rozwoju Polski i uważam, że mógłby zyskać bardzo duże poparcie. Oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy rząd Donalda Tuska wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia do walki z opozycją, taki wyścig jest bardzo trudny, ale premier Morawiecki akurat nie boi się trudnych wyzwań, więc jeśli pani pyta, czy byłby dobrym kandydatem, w moim przekonaniu na pewno byłby dobrym kandydatem. A co z elektoratem negatywnym, albo chociażby z wyborcami Konfederacji, dla których często Mateusz Morawiecki był takim złem wcielonym? To też jest oczywiście aspekt, który należy przeanalizować i oczywiście ten elektorat negatywny, o którym pani mówi, z jednej strony jest wynikiem tej kampanii negatywnej, która jest cały czas prowadzona i wymierzona w Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony jest coś takiego jak zużywanie się polityków, którzy pracują w rządzie. Ten mechanizm działa zawsze niezależnie od tego, jaki to jest rząd, czy prawicowy, czy lewicowy, a Mateusz Morawiecki przez ponad 6 lat był odpowiedzialny za Radę Ministrów, kierował nią i to w bardzo trudnych czasach, kiedy była pandemia, kiedy była wojna, więc to są oczywiście kwestie, nad którymi należy się jeszcze pochylić, przeanalizować i też to, co jest bardzo ważne, jak poważnie mówimy już o wyborach prezydenckich i analizie tego, kto byłby najlepszym kandydatem w wyścigu prezydenckim. Też bardzo ważną kwestią jest to, kto będzie kandydatem ze strony Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj też nie mamy tej wiedzy. No więc no właśnie, tu jest naprawdę strony... wiele zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę. Słyszymy ze strony polityków Trzeciej Drogi, że wcale nie będzie to Rafał Trzaskowski, chociaż jego środowisko już rozdziela stanowiska, chociażby w kancelarii prezydenta. Politycy Trzeciej Drogi mówią, że będzie to Donald Tusk, że on ma chrapkę na bycie prezydentem. Czyli pańskim zdaniem jest coś na rzeczy? To dzielenie stanowisk, o którym pani wspomniała, jest dosyć zabawne, bo w ogóle takie dzielenie skóry na niedźwiedziu jest przejawem pewnej pychy czy oderwania od rzeczywistości, a jak wiemy, pycha kroczy przed upadkiem. No ale to jest oczywiście raczej humorystyczny aspekt dzisiejszej dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o kandydowanie Donalda Tuska, tak, ja uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, że Donald Tusk będzie chciał kandydować na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To oczywiście jest decyzja Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że on, tak jak jest dzisiaj złym premierem, tak samo byłby złym prezydentem i mam nadzieję, że tego urzędu nie obejmie z jednego powodu. To byłoby po prostu niekorzystne dla Polski. A on byłby nieco Donald Tusk łatwiejszym kontrkandydatem dla Prawa i Sprawiedliwości niż Rafał Trzaskowski, też ze względu na ten negatywny, duży elektorat. Trudno naprawdę w tych kategoriach dzisiaj oceniać takie hipotetyczne kandydatury. Bardzo dużo zależy, tak jak powiedziałem, od tego, jacy kandydaci w tym wyścigu będą występować, od tego, jaka będzie sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w naszym kraju. Naprawdę jest jeszcze trochę czasu, żeby te decyzje podejmować. Ja jestem przekonany, że my będziemy w stanie wystawić takiego kandydata, który będzie miał właśnie w tej konkretnej sytuacji, już rzeczywiście sytuacji wyborczej, duże szanse i że osiągnie sukces, czyli zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, odchodząc od nazwisk, pańskim zdaniem rzeczywiście kandydat prawicy ma realne szanse na wygranie wyborów prezydenckich? Uważam, że to będzie szalenie trudne, bo z jednej strony jest kwestia tego zmęczenia czy zużycia środowiska centroprawicy, które przez 8 lat w bardzo trudnych czasach było odpowiedzialne za kierowanie krajem, więc jest coś takiego jak pewne zmęczenie. Z drugiej strony oczywiście też na to zmęczenie wpływały błędy, które popełnialiśmy. Z drugiej strony mamy do czynienia z tą machiną propagandową, takim walcem propagandowym. Dzisiaj absolutna większość mediów, cały aparat państwa jest po stronie Platformy Obywatelskiej. Jest brutalnie wykorzystywany przez rząd Donalda Tuska do walki z opozycją, więc będzie na pewno też wykorzystane w kampanii prezydenckiej w taki sam sposób.
sposób, więc to będzie bardzo trudne, ale to nie jest niemożliwe. Dlaczego nie jest niemożliwe, czy dlaczego jest prawdopodobne, że wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ środowisko prawicy pokazało, że potrafi być sprawcze, pokazało, że potrafi dotrzymywać obietnic, a przede wszystkim pokazało, że ma pewną wizję Polski. Tą wizję Polski można popierać, można z nią się nie zgadzać, ale mamy tę wizję rozwoju naszego kraju. Platforma Obywatelska za to przez ostatni rok, kiedy rządzi, za chwilę minie rok, pokazuje natomiast, że tej wizji nie ma. Widzimy niszczone projekty strategiczne, projekty ważne z punktu widzenia Polski i nie ma żadnych kontrpropozycji. Dlatego uważam, że mamy szansę, to będzie bardzo trudne, ale mamy szansę jako środowisko walczyć o stanowisko prezydenta RP. Czas nam się już kończy, więc przejdźmy jeszcze do Europarlamentu. Czy powinna się odbyć debata na temat praworządności w Polsce? Bo europosłanka Anna Zalewska zapowiedziała taki wniosek. Ja nie znam szczegółów tego wniosku, natomiast wydaje mi się, że jeżeli debaty na temat praworządności w Polsce odbywały się w ostatnich latach, kiedy mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, kiedy opozycja mogła swobodnie działać, ludzie nie byli straszeni więzieniem, czy nie było właśnie prób takiego niszczenia siłowego opozycji, więc jeśli wówczas mogły się takie debaty odbywać, to oczywiście i dzisiaj mogłaby być zasadna taka debata. Ale wy wtedy mówiliście, panie ministrze, że to wynoszenie polskich spraw na zewnątrz i ja przywołuję to naprawdę najbardziej łagodne słowa. Proszę pozwolić mi dokończyć, więc powiedziałem, że taka debata mogłaby się odbyć i mogłaby być zasadna. Natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie, no bo oczywiście tutaj można mówić, że wtedy była zupełnie inna sytuacja, dziś jest inna i to jest akurat prawda, natomiast wiem, że trudno się takie dyskusje podejmuje. Natomiast jeśli chodzi o moje zdanie, to ja uważam, że po pierwsze do takiej debaty nie dojdzie, bo polityczni przyjaciele Platformy Obywatelskiej zadbają o to, żeby publicznie nie mówić o tym, co wyprawia Platforma Obywatelska dzisiaj w kraju, jakich niedemokratycznych metod do walki z opozycją używa. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, jeśli mam prywatnie się wypowiadać, to uważam, że te sprawy wewnętrzne powinno się rzeczywiście na naszym wewnętrznym podwórku krajowym załatwiać. A jakie priorytety stawia pan sobie jako europoseł na tę kadencję? Takie najważniejsze sprawy do załatwienia? Przede wszystkim, tak jak zapowiadałem w kampanii, chciałbym zajmować się dwiema kwestiami. Pierwsza kwestia to jest wspieranie potencjału militarnego, potencjału obronnego naszego kraju i tutaj Parlament Europejski daje takie narzędzia, ponieważ powstały programy i będą powstawać na przykład wspierania rozwoju przemysłu obronnego. Ja trafiłem między innymi do komisji SEDE, to jest właśnie komisja do spraw bezpieczeństwa i obronności. Tam będziemy pracować nad takimi programami. Chciałbym, aby polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe, zarówno te prywatne, jak i państwowe, miały możliwość pozyskiwania środków na rozwój. To jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie budowania naszego potencjału obronnego. I to jest jeden obszar, sprawy bezpieczeństwa i obronności. Drugi obszar jest związany oczywiście z moim regionem. Chciałbym wspierać pozyskiwanie środków dla Dolnego Śląska, dla Opolszczyzny. I jeszcze ewentualnie trzecia sprawa, jeśli mówimy o polityce międzynarodowej, to ja od zawsze zajmuję się kwestiami wspierania opozycji demokratycznej na Białorusi, współpracy polsko-ukraińskiej, więc w tym obszarze również chciałbym być aktywny. No właśnie, to na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Chodzi o tę wymianę więźniów. Oczywiście szczegóły dotyczące wymiany więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, rola Polski w tym wydarzeniu są tajne, ale czy pana zdaniem zaprzepaszczono szansę na uwolnienie Andrzeja Poczobuta? Wie pani, to są sprawy niezwykle delikatne, zwłaszcza dla bliskich Andrzeja. Ja bardzo ostrożnie wypowiadam się na ten temat. Prawda jest taka, że zarówno naszemu rządowi, jak i obecnemu rządowi nie udało się uwolnić Andrzeja Poczobuta. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Niestety ja po prostu nie ufam słowom polityków Platformy Obywatelskiej, więc jak słyszę, że robią wszystko, aby tak się stało, to ja po prostu mam ograniczone zaufanie do tych słów, ale nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, bo te działania w sposób oczywisty
nie są publiczne i nie powinny być komunikowane publicznie. W tej sprawie absolutnie trzymam kciuki za rząd obecny, żeby udało się Andrzeja uwolnić. Natomiast to, co jest absolutnie pewne w tej całej sprawie, to, że powinna być lepsza komunikacja z rodziną Andrzeja. Ostatnio mieliśmy możliwość przeczytania wstrząsającego wywiadu, gdzie mama Andrzeja wypowiadała się w tej sprawie. No, czym innym zupełnie jest komunikacja publiczna, czym innym jest komunikacja z rodziną. I tu uważam, że no, trzeba po prostu to zmienić. I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk był gościem. Poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 7:09. Gość poranka.